W sobotę 4 czerwca odbędą się 401 Międzynarodowe Biegi imienia Bronisława Malinowskiego. Obecnie mamy 336 uczestników tego biegu. Ma charakter międzynarodowy, bo kilka osób z zagranicy już się zaoferowało, że przyjedzie do Grudziądza i przebiegnie te 10 km. Niższa frekwencja troszeczkę w tym roku, ale to jest też związane z bardzo dużym biegiem w Kwidzynie, który odbywa się dokładnie tego samego dnia. Biegi dziecięce, oczywiście 12 biegów od godziny 10. Wszystko wystartuje. 2000, tu mamy praktycznie pełne listy, jeżeli chodzi o biegi dziecięce. Są jeszcze ostatnie miejsca, także można zapisać się na wszystkie biegi w biurze zawodów już w tej chwili, w piątek i w sobotę. Na bieg główny też jest, jeszcze zostało około 50 miejsc w tej chwili, także można to zrobić w piątek, można to zrobić w sobotę w biurze zawodów. No i masa atrakcji dla dzieci z racji Dnia Dziecka, który celebrowaliśmy w tym tygodniu. Mówisz o zapisach, czyli one już przez internet i dla dzieci, i dla dorosłych nie, tylko tak jak wspomniałeś, w biurze zawodów. Tak, tylko w biurze zawodów w tej chwili przyjmujemy zapisy. One będą przyjmowane jutro i przyjmowane pojutrze. Z założeniem, że oczywiście nie zamkniemy list już w piątek. Także dynamicznie poszły te zapisy w końcówce. Mamy nadzieję, że wypełnimy w 100% listy startowe. Najmłodsza uczestniczka tegorocznej edycji będzie miała 1,5 roku. Także bardzo mała dziewczynka będzie biegła bodajże z tatą. Najstarszy uczestnik z Bydgoszczy, 85-latek, pan, który 2 tygodnie temu biegł 48-godzinny bieg, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że 4 pokolenia przyjeżdżają na stadion, także różnica między najstarszą a najmłodszą to ponad 83 lata. Wspomniałeś o zagranicznych uczestnikach, wiadomo, że ich będzie niewiele, jakbyś wymienił kraje, z których to będą osoby. Głównie ze wschodu przyjeżdżają, głównie Ukraińcy w tej chwili zapowiedzieli się. Być może przyjedzie jeden człowiek z Kenii, ale tu jeszcze czekamy na potwierdzenie, czy będzie na pewno, ale głównie to są Ukraińcy w tej chwili. Dwa słowa o biegu głównym. Wiemy, że to jest godzina 11 start. Przypomnij, powiedz też mieszkańcom, że muszą się spodziewać na ten czas trochę utrudniej, no bo biegacze biegną, rozumiem, tą samą trasą, czyli sporą część miasta zajmą. Tak, start biegu głównego o 11:00. Będziemy biegli ulicami Grudziądza, czyli Malinowskiego, Mikołaja Zrińska, no i później Piłsudskiego, aż do osiedla Lotnisko, także na pewno trzeba liczyć się z utrudnieniami, jeżeli chodzi o ruch kołowy, głównie w węźle tutaj przy wiadukcie, no i za wiaduktem przy Bursie. To są takie dwa newralgiczne skrzyżowania, gdzie ten ruch będzie najdłużej wstrzymywany z racji trasy, która biegnie w jedną i w drugą stronę, dokładnie tymi samymi ulicami. No ale od 10 do mniej więcej 12:15 tych utrudnień może być całkiem sporo, jeżeli chodzi o tą część miasta. Biegi dziecięce oczywiście wokół stadionu, czyli tutaj też delikatne wstrzymywanie ruchu między godziną 10:10 a mniej więcej 12:15 z kilkuminutowymi przerwami. Także to nie jest 100% wyłączony ruch uliczny, ale z przerwami będzie można sobie normalnie przejechać. Czy wszyscy uczestnicy, tu myślę głównie o biegach dziecięcych, otrzymają medal? Wiem, że były takie biegi, gdzie dzieciaki musiały po kilka miesięcy wręcz czekać nawet na medal, a to dla nich jest najważniejsze, żeby na mecie go otrzymać. Nie, na mecie wszystkie dzieci otrzymają medal, tu jesteśmy przygotowani już w 100%, medale dojechały do nas w zeszłym tygodniu, także wszystko mamy przygotowane, wszystkie statuetki są przygotowane, wszystkie upominki dla dzieci są przygotowane, bo każde dziecko otrzyma pamiątkową opaskę z logiem biegów, którą otrzyma od nas i naszego partnera technicznego. Natomiast dorośli oczywiście też ten pakiet będą mieli z opaskami, także chcieliśmy dodatkową rzecz dorzucić, jeżeli chodzi o pakiety startowe. Dodatkowa niespodzianka, ale to już na mecie, w biegu rodzinnym, wszystkie dzieci, czyli 200 dzieci otrzyma dodatkowy upominek, ale to już będzie słodka niespodzianka, może nie słodka, ale miła niespodzianka, jeżeli chodzi o metę. Chcieli wrócić na ten wrzesień. Tak, w tym roku wyjątkowo spotykamy się 4 czerwca. Data też dla nas znacząca, 71. rocznica urodzin Bronisława Malinowskiego. Natomiast wrześniowych biegów w tym roku nie będzie z racji remontu stadionu, który jest zaplanowany i który trwać będzie w drugiej części tego roku i w pierwszej części przyszłego roku. Natomiast w 2023 na stulecie GKS Olimpin na pewno wrócimy do końcówki września. Tu staramy się o bardzo fajną rangę zawodów, jeżeli chodzi o to, co będzie na stulecie klubu. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy poinformujemy o wszystkich rzeczach. Natomiast 100% w 2023 wrócimy do stałego terminu, czyli końcówki września.